Siema, kolejny odcinek Ofu na strychu. Wybaczcie mi bardzo, jak strych to nie wygląda, ale warunki są również surowe. Siedzę teraz na desce, która jest duże ryzyko, że zaraz pęknie i wpadnę gdzieś tam w czeluści tego morza greckiego, bo akurat w tym momencie znajduję się w Grecji. Betonowe bloki, które mogą przetrącić mi kark. Ekstremalnie. Moi drodzy, teraz tak, bardzo istotny element. Element całej serii tych odcinków, o którym jeszcze nie rozmawiałem z Wami, którego Wam jeszcze nie przedstawiałem, mianowicie element badań. Wielu pytało mnie, jak wyglądają moje badania, podawało wątpliwość stan mojego zdrowia, twierdząc, że na pewno tam jest jeden wielki harmider. I dlatego dzisiaj dla Was w Grecji, jedynym dniu wolnym, który miałem, który mogę troszkę odpocząć, zdecydowałem się, że zrobię dla Was analizę moich badań. Mam tutaj karteczki, które zrobiłem w Polsce, wziąłem je ze sobą specjalnie, żebyście mogli zobaczyć, w jakim stanie jest moje zdrowie. Będę mówił o konkretnych parametrach po kolei, a w przebitkach będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda na wykresie. Na pierwszy rzut leci rzecz podstawowa, pierwsza rzecz, którą zleca się, jeśli chodzi o wykonanie wyników badań krwi, to jest morfologia. No i tutaj w tej morfologii, no u mnie dzieje się różnie. Pewne elementy są wywindowane bardzo wysoko, tak jak hemoglobina, hematokryt, wiadomo, z pewnych powodów, aczkolwiek te badania były robione 7,5 tygodnia po przejściu na off. Pewne parametry są podniesione, a to ze względu na to, że stosuję w tym momencie kurację glutationu, który bardzo wzmaga odporność mojego organizmu, stąd pewne parametry jak limfocyty są podniesione. Jeśli chodzi o B, czyli stany zapalne w organizmie, taki ogólny stan zapalny jest praktycznie zerowy, bo tylko 1, a skala jakby norma to jest od 2 do 10, stąd widzicie, nie jest tak najgorzej. Pewne parametry jeszcze muszą się wyprostować, ale jest to po prostu spowodowane tym, że mój organizm był na zwiększonych obrotach przez dłuższy czas. Stąd no niektóre z tych parametrów nie są idealnej linii, ale tym się bardzo nie przejmujemy, bo przechodzimy do rzeczy bardziej istotnych, takie, które są zdecydowanie bardziej istotne dla mnie, bo wiem, że parametry krwi, morfologia to jest coś, co prostuje się u mnie w około miesiąc, dwa, trzy miesiące po przejściu na off. Cholesterol. I tutaj jestem bardzo mile zaskoczony, bo mogłoby się wydawać, że jakby ratio, czyli parametry mojego cholesterolu, wysokość mojego cholesterolu, co nie jest tak bardzo istotne, bo przy badaniu cholesterolu najistotniejsze jest proporcje, o których Wam zaraz powiem, HDL do LDL oraz poziom homocysteiny. To są rzeczy, które są istotne, jeśli mierzycie sobie cholesterol. Mój cholesterol w tym momencie to jest 146, gdzie HDL to jest 49, a LDL 82, czyli praktycznie 1 do 2. Idealnie można powiedzieć, że jest to 1 do 2 do 1 do 4 nawet. Jeśli macie tak, że wasz HDL to jest 50, a LDL 200, czyli cały cholesterol wasz wynosi 250, nie macie powodów do żadnych zmartwień. Tu norma mówi, że poniżej 200 to jest zdrowy poziom cholesterolu, tylko pamiętajcie, to nie do końca jest tak. Normy cholesterolu się zmieniały na przestrzeni lat. Wiecie, w latach 80. norma to było 280, później kilku mądrych ludzi się zebrało, stwierdziło, że jednak wiecie co, może będziemy sprzedawać więcej statyn i na tym zrobimy trochę więcej kasy, stąd zniżymy ten poziom cholesterolu do 250, rok później czy dwa lata później do 200, no i tak ta, wiecie, to jest kreowanie chorób w naszym społeczeństwie. Który glicerydy w surowicy? 77, więc całkiem przyzwoity wynik. I teraz tak, jenogramy, czyli sód, potas, nie robiłem jakiejś głębokiej analizy moich elektrolitów. Tutaj mamy sód, który wynosi 141,3, norma jest do 145, więc wszystko w normie się zawiera. Potas, który mówi mi też dużo o pracy moich nerek, to jest 3,91, norma jest do 5,5. I teraz najważniejsze przy tym, zresztą poruszymy ten temat, przechodząc do wyników badań, które kreatyniny i tak dalej. Zresztą to zaraz do tego dojdziemy. Próby wątrobowe, no tak, no stuglik tą wątrobę pewnie ma całą, zoraną, przez tyle lat brał różne rzeczy,
i pewnie jego wątroba już wybuchła, pewnie ma przeszczep wątroby. No tak, przeszczepiłem sobie wątrobę, byłem ostatnio w Tajlandii i tam przeszczepili mi świeżą wątrobę od młodego bawoła, stąd moje wyniki są jakie są. Bilirubina w surowicy 0,75, norma do 1,20, stąd wszystko hula tak jak należy. Aspat 40, norma do 45, alat 37,8, norma jest do 40, czyli wszystko super w normie, jak gdyby się nic nie działo. Wasz wujek pewnie, który wybiera się raz w weekend na imprezę i wypija tam, powiedzmy, flaszkę alkoholu, będzie miał te próby wątrobowe pogorszone 3 razy bardziej niż ja w ten jeden weekend. Więc wyobraźcie sobie, że jak wyglądają moje próby wątrobowe. Wątroba jest w całkiem dobrym stanie. Rzecz taka jak CPK. CPK, czyli kinaza kreatyninowa, która pokazuje nam stan zniszczenia tkanek w organizmie. To jest enzym, który się wydziela przy zniszczeniu tkanek. I wielu teraz myśli, o Boże, masz podniesione CPK, musisz lecieć do lekarza, bo ci kurwa nerki wybuchły. I teraz tak, z CPK wygląda sprawa tak, że są enzymy CPK, CKMB, CPK, który jest odpowiedzialny za to całościowe. I teraz osoba trenująca, każda jedna osoba trenująca ciężko fizycznie będzie miała to CPK podniesione, jako że niszczy włókna mięśniowe, które później się regenerują. I nie macie się tutaj powodu, nie ma powodu do przejmowania się tym absolutnie. Jeśli macie podejrzenie, że być może wasze nerki albo wasze serce, co gorsza, uległo jakiemuś uszkodzeniu, wtedy sprawdzamy enzym CKMB i wtedy on pokazuje nam nieco bardziej, w którym miejscu dochodzą te zniszczenia. CK to jest wynik, który nawet dziewczyny w bikini, moja małżonka miała swego czasu, nie biorąc żadnych absolutnie substancji dopingujących, miała to CK podniesione do 1300, więc wyobraźcie sobie, to wszystko nam pokazuje też, w jakim stanie niszczymy nasz organizm, w jakim stanie trenujemy i to jest często taki indykator dla mnie poniekąd, gdzie widzę, jak ciężko trenuje potencjalny klient. Wysyła mi takie CK i widzi tutaj 437 u Stuglika w tym momencie. To jest po prostu, wiecie, wysokość śmieszna, która kiedyś to było 1400 do 1500 nawet w takim agresywnym etapie treningowym. Teraz jest to tylko 430. Dlaczego? Bo zwyczajnie trenuje jak pizda. No, przyznaję się, bez bicia. To nie jest czas na ciężkie treningi teraz dla mnie absolutnie. I teraz tak, rzecz taka jak kreatynina w surowicy. Rzecz, która mogłaby nam pokazywać co w stan naszych nerek. Kreatynina. U mnie ta kreatynina wynosi 1,5, gdzie norma jest 1,3. I teraz tak, ważna uwaga. Przy badaniu kreatyniny musimy wziąć pod uwagę, czy bierzemy być może kreatynę. Kreatynę, która podczas rozpadu w naszym żołądku nawet powoduje znaczne podniesienie się poziomu kreatyniny w organizmie, którą właśnie później widzimy w wynikach badań i lekarz może złapać się za głowę i wysłać nas na dializę nerek, bo być może nasze nerki są w rozpadzie. Większość lekarzy tak twierdzi, tak myśli. Ci, którzy mają głowę na karku, wiedzą, że przy stosowaniu kreatyny ta kreatynina będzie podniesiona. Tak jest u mnie. Delikatnie. Rzecz kolejna. Mocznik w surowicy. Norma 15 do 40, u mnie wynosi on 56. To mówi mi też wiele na temat spożycia protein w mojej diecie. Moje ciało nie utylizuje tego w optymalny sposób, stąd definitywnie zdecydowałem się od ostatnio, że te ilość tych protein w swojej diecie ograniczę delikatnie. Dobra, uważam, lecimy dalej. Białko całkowite 6,4, CRP ilościowy poniżej 5, tak no, wskazane by było, żeby to było poniżej 6, u mnie jest poniżej 5, więc wszystko gra. PSA, enzym, który pokazuje nam też poniekąd, w jakim stanie jest nasza prostata, 0,79, norma jest do 4, więc bardzo przyzwoicie. TSH3, czyli tarczyca, 2,9, no idealnie by było, gdyby to było 1,5 do 2 maksymalnie, 2,9, no moje ciało było orano przez tyle czasu taką wysoką intensywnością, stąd ta tarczyca dostała troszkę po dupie. Nie przyjmowałem w czasie intensywnych treningów hormonów tarczycowych, które odciążyłyby pracę troszkę mojej tarczycy, także moja tarczyca potrzebuje troszeczkę czasu, żeby dojść do siebie. Wolne te 3, 2,88, wolne te 4,
to jest 0,98, gdzie norma jest do 1,6, czyli wszystko zawiera się mniej więcej w normie. No, to pokazuje też, że mój metabolizm nie jest teraz jakoś mega szybki, ale wszystko jest w normie, więc jest to wynik pocieszający dla mnie. Teraz tak, prolaktyna 1,91. Nie używając absolutnie żadnego kabaseru, jedynie okres, kiedy używałem kabaseru, to jest środek, który stosujemy do zbicia prolaktyny, to było tydzień, bodajże tydzień po przejściu na off, dokładnie, to były dwa razy 0,25 mg kabaseru, tak zwanego Docinexu. Cobergolamina to jest substancja, która zbija naszą prolaktynę i moja prolaktyna nosi 1,91, gdzie norma jest do 20, od 3 do 20, więc no, troszkę jest moja prolaktyna poniżej normy, ale nie mam nic przeciwko, niech ona sobie taka jest. Dobra, słuchajcie, tu już mamy załatwione jedną część, teraz tutaj jest dosyć wiecznie, więc muszę się złapać za kolejne strony tych badań. O, tu się nam morfologia troszeczkę rozerwała. Dobra, lecimy z rzeczami takimi jak hormony. Estradiol. Estradiol 6,12, gdzie norma to jest 7,63 do 42, czyli bardzo nisko. Bardzo nisko, gdyż zapędziłem się troszeczkę i zbyt długo przyjmowałem anastrazol. W momencie, kiedy nie używacie żadnych środków anaboliczno-androgennych i przyjmiecie anastrazol, matko, tu jest rekin i wpierdolił rybę właśnie. No, ale ważniejsze rzeczy są tutaj. Ten wasz estrogen może powindować troszkę bardziej w dół, stąd jeśli odstawiacie środki androgenno-anaboliczne, poziomy waszych środków, takich, które zbijają poziom estrogenu, powinny również się delikatnie zminimalizować. Ja będę mógł to teraz skorygować i praktycznie anastrazolu w ogóle nie przyjmuję, żeby ten estrogen wrócił sobie delikatnie do normy. Nie nastąpi żadne odbicie, bo już jestem 8 tygodni po całym tym procesie abstynencji, rozpoczęcia abstynencji. Mój testosteron. I teraz tak, zaskoczę was. Nie żadne, kurwa, podstrzykiwanie 250 testosteronu tygodniowo, nie żadne mostki, nie żadne, kurwa, inne badziewia. Słuchajcie, testosteron 3,17. Nie jest najgorzej, gdzie zawsze to było, kuźwa, 0 albo poniżej 0. 2,49 to zaczyna się norma, do 8,36, więc jakiś buchaj ze mnie nie jest w tym momencie, ale taki totalny eunuch również, więc to mnie bardzo pociesza, że pomimo, że to już jest, tak jak mówię, 8 tydzień, gdzie jest totalny off, no ten testosteron jest w fajnym stanie, więc to mnie bardzo pociesza. Kortyzol, słuchajcie, kortyzol, no i teraz tak, u mnie jest on podniesiony, 27,12. Czym to jest spowodowane? Tym, że bardzo intensywnie pracuję, bardzo intensywnie żyję w tym momencie. Śpię bardzo mało, bo tylko 3 godziny dziennie. 7 dni w tygodniu, dla mnie nie ma dnia odpoczynku. Dzisiaj to jest jedyny dzień odpoczynku, gdzie wybraliśmy się z żoną do greckiej mariny tutaj w Atenach i sobie delikatnie złapiemy oddech. Kortyzol 27,12. No, delikatnie podniesiony, ale pracujemy. Myślę, że po dzisiejszym dniu, jutro już będzie około 20. A za niedługo zejdzie on poniżej normy. Popracujemy na tym jeszcze. Insulina 4, gdzie norma to jest 2,6 do 24,09, więc bardzo nisko. Mój poziom cukru porannego we krwi waha się w okolicach 95 do 100, co pokazuje mi na to, że być może to właśnie to ten wysoki poziom kortyzolu może powodować, że moja wrażliwość insulinowa nie jest na zbyt odpowiednim poziomie. Zaczynam odczuwać już takie skutki, że te węglowodany zaczynają mnie usypiać. W momencie, kiedy zjadłem siennej białkowo-tłuszczowe, ja teraz jestem po siennej białkowo-tłuszczowym, które zjadłem 6 godzin temu, nie jadłem węglowodanów od tej pory i naprawdę mój umysł jest trzeźwy, mogę gadać. Gdybym zjadł węglowodany, pewnie bym tutaj, kurwa, nagrywał tą scenkę 25 razy, zanim pojawiłaby się na waszych monitorach. Dobra, lecimy dalej. No, tutaj mamy TSH trap, anty-TPO, anty-TG. I tutaj wszystko jest w normie poniżej, no właściwie no, w dolnej granicy normy, stąd to pokazuje, że jestem w bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o te antyciała, nie żadnych rzeczy, które uczulają mój organizm. Lecimy dalej, mamy tu jeszcze testosteron wolny,
który wynosi 10,46, gdzie norma to jest 1:28. Także no też w nie najgorszym stanie i to mnie bardzo cieszy, że w końcu udało mi się dopracować moją receptę na PCT, czyli tak zwane Post Cycle Therapy, dokładnie do mojego organizmu i tu każdy powinien dobierać to Post Cycle Therapy do siebie, do swoich wyników badań, do tego, jak jego organizm reaguje. Nie można tego absolutnie robić na pałę, że dobra, robimy 2000 jednostek HCG co drugi dzień, później klomid, tamoksyfen codziennie po ileś tam, jakaś tam ilość. Absolutnie nie. To musi być wszystko dobrane do waszych potrzeb. Ja w ogóle nie używałem klomidu, stosowałem tylko tamoksyfen w pierwszej fazie i to zupełnie wystarczyło. No i rzecz taka, która jeszcze tutaj gdzieś jest do pokazania, to jest poziom IGF-1. IGF-1, który bardzo często wielu adeptów kulturystyki ten wynik używa tego wyniku do sprawdzenia na przykład hormonów wzrostu, które przyjmują. U mnie ten IGF-1 to jest 258, gdzie norma to jest do 246, więc delikatnie podniesiony, a to jest spowodowane tym, że w tym momencie akurat stosuję peptydy, których już Wam mówiłem, że takie rzeczy się stosuje. Nieduża ilość GRP6, która podnosi poziom mojej naturalnej produkcji hormonów wzrostu w bardzo małych ilościach, to jest 200 mikrogramów potreningowo i to akurat badanie było robione na drugi dzień, stąd pokazuje, że delikatnie gdzieś to tam ma wpływ na podniesienie tego poziomu hormonów wzrostu, co mnie bardzo cieszy, to zachowuje moje ciało w takiej w miarę fajnym stanie. No i w sumie tyle. Moi drodzy, podzieliłem się z Wami, zdradziłem mój sekret, także widzicie, trzymam się w całkiem dobrym stanie.